Na początku tego odcinka chciałbym pokusić się o pewną uwagę, bo odcinek będzie krótki, może się zmieszczę w 10 minutach. Rzeczy, które Państwu pokazują, pozwalają zbudować w pełni wymiarową, w pełni wartościową stronę internetową, która jest warta w wielu wypadkach po zleceniu firmie kilkaset złotych, o nie kilka tysięcy. Więc jest to dla nas poważna oszczędność i jeżeli Państwu podoba się ten kurs, proszę kliknąć na reklamę na YouTube. Czy gdzieś indziej, zawsze to parę centów wpadnie do kieszeni i pozwoli serwer utrzymać z tymi pożytecznymi rzeczami. Kategorie. Czym jest kategoria? Pewnie wszyscy byliśmy w szkołach i uczyliśmy się o tym, że książki muszą być posegregowane. Biologia musi być w biologii, fizyka w fizyce, polski w polskim, plastyka w plastyce, nie? Jeżeli nam się dużo artykułów stworzy, bardzo dużo artykułów się stworzy, na przykład, to stracimy orientację w nich. Jeżeli będziemy się chcieli odwołać za pomocą menu do pewnej grupy artykułów, nie będziemy mogli tego zrobić. Stąd też powstał pomysł kategorii. Kategorie to pewne zbiory artykułów o zbliżonej treści, czyli pewnego rodzaju półki w bibliotece, które zawierają artykuły, wpisy dotyczące tej treści, czyli romantyzm, na przykład literatura romantyczna ma ilość półek w bibliotece. Młoda Polska, pozytywizm i tak dalej, nie? Te wszystkie elementy mają swoje miejsce w bibliotece. Tak samo w CMS Joomla każdy artykuł powinien mieć swoje miejsce. Tam tworzyliśmy artykuły w kategorii antigarized, trudne słowo dla mnie, zawsze miałem problem z wypowiedzeniem tego. To tak naprawdę to jest kategoria, tylko nie jest klasyfikowana. Nie jest klasyfikowana dobrze. O, to też jest jakaś kategoria. Faktem, że jest nazwana, jak jest nazwana, ale jest to kategoria. My musimy stworzyć kategorie, by nasze artykuły w jakimś miejscu, w jakichś szufladkach były, by łatwiej się było do nich odwołać, łatwiej było je znaleźć. Wróćmy na nasz panel, witryna pulpit, wracamy na panel i tu mamy taki przycisk kategorie lub menu, kategorie, tak jak poprzednio w artykułach, bo klikając tutaj wyświetla nam się lista kategorii, a tu utwórz kategorię. No dobrze, tutaj klikamy kategorię i proszę zobaczyć. Mamy kategorię. Jedną już mamy. Stwórzmy sobie pierwszą kategorię. Kliknijmy utwórz i kliknijmy tutaj pierwsze kategorie. No cóż, ruszaj się serwerku, ruszaj. Jest. Pierwsze kategorie. Pierwsza kategoria. Bez alias, podobnie jak tutaj, utworzy się sam. Nadrzędne, nie mam na razie żadnych kategorii, na chwilę to pozostawmy. I te rzeczy też pozostawmy, do nich jeszcze wrócę przy artykułach. Kategoria może mieć opis, czyli krótkie streszczenie tego, co się w niej znajduje. Gdzie to się pojawia, to powiem Państwu też w odpowiednim momencie, skąd się ten opis pojawia. Kliknijmy zapisz i zamknij. Pojawia nam się lista kategorii. Z naszą pierwszą kategorią, czyli pierwszą szufladką, pierwszą półką, gdzie możemy wkładać już artykuły. Stwórzmy artykuł w tej pierwszej kategorii, czyli klikamy artykuły, to możemy kliknąć sobie na zakładkę artykuły, czyli do artykułów, jak widać, możemy dojść na kilka różnych sposobów i kliknijmy utwórz. Tworzymy nasz prosty artykuł kategorii. I tutaj, gdzie jest kategoria, wybieramy pierwsza kategoria. Oznacza to, że ten artykuł będzie właśnie w naszej pierwszej kategorii. Kliknijmy wyróżnione na tak i wpiszmy tu jakąś treść. Może nam się została jakaś treść. Nie ma żadnej treści fajnej. Nie będziemy kopiować. Piszmy tutaj byle co. Jest. Zapisz i zamknij. Przejdźmy na listę kategorii. Przyjrzyjmy się przez chwilę liście kategorii. Ładuje się, ładuje. I się nie ładuje.
Czasami serwery są obciążone i może to być tak, że nie odpowiadają od razu tak szybko, jakbyśmy chcieli. Pamiętajmy, że korzystamy z serwera za 18 zł na rok. I czasami może tak się to skutkować. Jest. Tutaj mamy dwie kategorie. Nasze, czyli kategoria niesklasyfikowane i pierwsza kategoria. Mamy, czyli to są tytuły, status opublikowany, nieopublikowana, kolejność, dostęp, język. Dobrze, wróćmy do artykułów. Proszę zwrócić uwagę, że ten artykuł w kategorii ma tutaj w kolumnie kategorii już przypisaną jakąś kategorię. Widać, że jest w takiej kategorii. Niestety w Joomla nie można przypisać artykułu do więcej niż jedna kategoria. Możemy przypisać artykuł tylko do jednej kategorii. W WirtualMart czy Joom Shopping możemy przypisać produkt do kilku kategorii. No, w Joomla nie można tego zrobić. Może ma to jakieś logiczne uzasadnienie. Mamy dwie kategorie. Stwórzmy sobie jeszcze jedną kategorię, ale tym razem troszeczkę inną kategorię. Kategorię podrzędną. Proszę pamiętać, że mamy coś takiego, znów wracam tutaj do literatury. Jeżeli mamy literaturę, to ta literatura jest podzielona na jakieś mniejsze działy, prawda? Czyli mamy literaturę oświecenia i tą literaturę można podzielić na jeszcze jakieś mniejsze działy. No więc piszmy tutaj sobie wzorem bardziej uczonych ludzi, którzy segregują wszystko. My też segregujmy. Podrzędna kategoria. Tutaj wybierzmy sobie tę kategorię pierwszą jako kategorię nadrzędną, czyli kategorią tej kategorii, którą tworzymy, jest tamta kategoria, czyli z wyższego rzędu. Czyli klikamy zapisz i zamknij. Zobaczmy, jak to wygląda na naszej liście. Widzimy, mamy duży zbiór, pierwsza kategoria. W skład tego zbioru wchodzą podkategorie, czyli o tutaj podrzędna kategoria. Możemy stworzyć kolejną kategorię podrzędną do tej kategorii już podrzędnej, czyli tworzymy, zaznaczamy tutaj podrzędna kategoria i klikamy podrzędna, wpisujemy po na drugiego rzędu masło maślane, zawsze było masłem. Proszę wybaczyć mi te błędy. Jak mówiłem, jak ktoś nie chce, może nie oglądać. Nikt nie każe mu oglądać tego kursu, jeżeli go coś razi. Czyli mamy tutaj zapisz i zamknij. Proszę zwrócić uwagę. Tak jak w zbiorach w matematyce naszej pięknej, będziemy mieli coś takiego. Mamy główny zbiór, w skład którego wchodzą to. Jeszcze to, czyli mamy zbiory i podzbiory zbiorów, prawda? To tak ładnie wygląda. Do każdej z tych kategorii możemy się oddzielnie odwołać, ale o tym będziemy opowiadać przy menu. W każdej tej kategorii możemy umieścić artykuł. Możemy stworzyć sobie kategorie równorzędne do tych kategorii, czyli możemy stworzyć sobie kolejną kategorię podrzędną do pierwszej kategorii. Nie wiem, czy to już Państwo łapiecie to, ale jak tutaj coś piszę, kliknij zapisz i zamknij, to proszę zwrócić uwagę, że mamy pierwsze kategorie i do tej pierwszej kategorii jest, o te znaczki tutaj tak niewidoczne, oznaczają, że mamy dwie kategorie podrzędne, a w tej podrzędnej kategorii mamy podrzędną kategorię. Nie zamieszałem, mam prawdziwie i Państwo to rozumieją. Chodzi tu o zbiory. Każda treść musi być posegregowana. Do tych treści w tych działach będziemy się odwoływać za pomocą przycisków menu. Możemy się odwołać za pomocą menu do poszczególnych kategorii lub do poszczególnych podkategorii. Ja tych kategorii troszeczkę potworzyłem. Teraz w ramach ćwiczeń niech Państwo sobie stworzą w każdej z tych kategorii jakiś artykuł. No to otworzymy. Klikamy artykuły i klikamy otwórz. Będzie nam to potrzebne do naszych dalszych celów ćwiczeniowych. O, zamieściliśmy tu artykuł, to zamieścimy tu artykuł. Wpiszmy jakieś ble, ble, ble. I tu pa, pa, pa. I klikamy zapisz i zamknij. Zapisz i zamknij. Zapisz i nowy, skorzystajmy. Tak, czyli zapisujemy i klikamy nowy. Znowu stwórzmy sobie bla, bla, bla. Tutaj stwórzmy sobie o tu. I tu bla, 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 bla. W danej kategorii
może być, zamykamy, zapisz, zamknij. W danej kategorii może być więcej niż jeden artykuł. W danej kategorii może być 5 artykułów, ale może być i 500 artykułów. Świetnie. Mam już jakieś artykuły i w następnej części pokażę Państwu, w jaki sposób korzystać z przetwarzania wsadowego.